Drodzy Państwo, zapytałem Was, na co przegamblować 400 divinów i praktycznie jednogłośnie wygrały Valdo Boxy. W związku z czym postanowiłem zadowolić prawie wszystkim i przegamblować wszystkie 400 divinów, znaczy wszystkie, miałem ponad 400, wszystkie 400 divinów na Valdo Boxy i na Voidboard klucze. 100 sztuk i 100 sztuk. Także filmik może być trochę przydługawy, więc jeżeli komuś się bardzo śpieszy, to zachęcam na YouTube do przyspieszenia go do półtorej prędkości, na 2 prędkości i w ten sposób wszyscy będziemy zadowoleni. Zaczniemy kulturalnie od Valdo Boxów, żeby po prostu wiedzieć, czy nam się zwróci ten tak zwany Mage Blade. Oczywiście, jeżeli trafimy co najmniej 3 Mage Blady w całym tym zestawieniu tych 100 Valdo Boxów i tych 100 Voidborn kluczy, no to będziemy na plusie. Jeżeli dobrze kojarzę, to jeden Mage Blade kosztuje teraz Mage Blade Heavy Bear to... nie ma. Jeden Mage Blade... o matko. Oj, cofam co powiedziałem generalnie. Skoruptowane Mage Blady są już po 90 divinów, a nieskoruptowane paski są po 150 divinów, co oznacza, że musimy wyciągnąć ponad 3 Mage Blady, żeby nam się ten biznes opłacał. No to lećmy tym koksem w takim razie. Nie wiem, w jaki sposób to dobrze rozdać, żeby to tak ładnie wyglądało, no ale mniejsza. Zróbmy to w ten sposób. Uwaga. Mage Blade. Storm Shroud, to chyba nic, nie? Ventor. Terminus. Generalnie standardowo Terminusy, Ventory, o, Precursor jest super. Zrobiłem już ich kilka i nic na tym nie zrobiłem, ale odłożymy go do kubki fajnych mapek. Ventor. The Jack. Voices. O, proszę bardzo, to może być dobre. Nie wiem ile to takie coś, ale może być dobre. Bale of the Night. I generalnie już mamy w pierwszym 10 Mage Blada i z tego co widzę to bez Voida, w związku z czym mamy zarobione pierwsze tam nie wiem ile, 120 divinów, nie wiem ile kosztują teraz, w każdym razie dużo, sprawdzimy po wszystkim, ale numer, lećmy dalej. Ventor. Bale. Okej, no. Może być, że drugi Mage Blade w pierwszych 24 Valdo Boxach i również bez Voida, więc lećmy dalej. Primtoro. Veil of the Night. Ventor. Impossible Escape, to też do dobrych mapek. Ok, lecimy dalej. Kolejne 10, tak? Tak. Bale of the Night. Springleaf. Night. Ventor. Bale of the Night. Impossible Escape. Dobra mapka. Ventor. Maw of Mischief. Ventor. Oraz Cospris Malis. I mean, to jest nie najgorsze, nie jest to jakiś rarytas, natomiast może być, że to jest dobry item. Lećmy dalej. Jebated Breath. Veil of the Night. Terminus. Springleaf. Veil of the Night. Ventor's Gamble. Jebated Breath. Ventor's Gamble. Quill Rain, pewnie. Lećmy dalej. Muszę poprzestawiać, widzę, że muszę schować te mapki, bo się nie zmieszczą. Trochę to źle zrobiłem, nic nie szkodzi. Precursor, super. Fulcrum, to chyba drogie jest, nie? Bo to jest ta laska z heista, to chyba jest drogie. Terminus, Ventor, replika Dragonfanga. Może być dobra, co raczej jest dość rzadkie. Crimson Roller, Mało w Mischief, Jebated Breath i Crimson Roller, dobra. schowajmy na razie to wszystko, bo mi się skończyło miejsce. I lećmy dalej. Veil of the Night, Jebated Breath, Terminus Est, Ventor, Jebated Breath, Veil of the Night, Springleaf, Fulcrum kolejny i Bale of the Night. A, tu jeszcze tak stało. Ventor's Gamble, ok. Impossible Escape, super. Zbroja Diali, też ok, znośna. Jebated Breath, Spring Sorrow. Co to? A, Lightning Coil, dobra zbroja, ale bez przesady. Ventor's Gamble, Spring Sorrow, Ventor's Gamble. Ten pierwszy batch, który kupiłem, o, Watchers Eye. Pierwszy batch z Mage Bloodami, nie wiem od kogo je kupiłem, ale to był dobry batch, natomiast cała reszta widzę, że wyleciałem z RNG, tych pierwszych 24. Terminus, Ventor, Terminus, Jebated Breath. Impossible Escape, skończyło mi się miejsce w plecaku. Springleaf, Ventor's Gamble. Wise Oak, Spring Sorrow, Terminus Est, Ventor's Gamble, Precursor kolejny, Springleaf, Ventor's Gamble, Jebated Breath i Ventor's Foil, Jebated Breath. I ostatnia dyszka, czy będzie Mage Blade w tej trzeci raz, że tak powiem. Ventor, Precursor, Terminus, Lightning Coil, Ventor oraz Bale of the Night i Crimson Roller. Udało nam się wyłapać dwa Foil Mage Blady bez Voida, co za tym idzie, no jakiś pewnie 100 divinów, nie mam pojęcia. No i teraz schowajmy sobie najpierw to wszystko. Zostawimy sobie te dobre mapki w ekwipunku, a te brzydkie mapki sobie schowamy. Więc tak, tu jest zrobione, to jest zrobione, znaczy zrobione jak zrobione. Nie wiem ile wpuszczą te fulkrumy, będę musiał sprawdzić to później. Watchers Eye, Dragonfanga, prawdopodobnie 20C, ale mniejsza z tym. Teraz lećmy po Headhuntera świecącego, gdzie ja go dałem, tu. I zobaczymy, czy coś stąd wyciągniemy. Nie wezmę pełnego plecaka, bo muszę jeszcze mieć czym podnieść te przedmioty. Myślę, że 8 kratek wystarczy na wszystko. Let's go. Byłoby dobrze, jakby to się szybciej trochę otwierało. Ja wam w ogóle pokażę metodę, której ja i koledzy z gildii używamy, kiedy wchodzimy na Voidborna. Żeby mieć niespodziankę, to się odsuwamy po prostu i czytamy sobie elegancko, co wypadło, zanim zobaczymy, co wypadło. Mamy na przykład Hope is a mistake. If you can't repair what's broken, you'll go crazy. No i zgadujemy na tej podstawie, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, jeśli ma być szczery, w związku z czym po prostu to podniosę. Oczywiście nie będziemy tak robić. Gladiator's Plate, dobra. W sensie zbroja gladiatora. Bo oczywiście zajęłoby to 3 godziny, gdybym zgadywał po każdym napisie, a nie chcemy chyba, żeby film był taki długi. W związku z czym po prostu pootwieram klucz jeden za jednym. Być może w którymś momencie przyspieszę ten film, jak już nie będę miał nic do gadania. Ale póki co po prostu będziemy wbiegać, otwierać i będziemy się jarać, jak będzie wypadać na przykład Leather Belt albo Heavy Belt. To jest Risk, tak, znaczy Ventor's Gamble. Gamble zbieram, bo oczywiście można wymienić 3 do 1 w sklepie, więc może czasem coś się trafi dobrego. Rękawiczki z Sirusa. Po ilu walach się uśmiechnę? Zaraz to zobaczymy. Po 0 walach. Rękawiczki do zwalowania na później. Amogus. Ktoś miał wyobraźnię generalnie robiąc ten pasek, natomiast już w takim razie wiem doskonale, że to będzie Meginord albo jakiś inny badziew. A, oczywiście, że Meginord. No, dziękuję bardzo. Eye of Innocence. Quill Rain. One can only hope to reach their goal. Prawdopodobnie Inspire Learning. O, lepiej. Bardzo ładnie. 7,5 co prawda tylko, w związku z czym to nie będą masywne jajeczka z Sirusa. natomiast jeżeli są large, to zarobione 2,5 Divina. Czekaj, co? No dobra, 90 Divinów do przodu, nie? Jak będzie. Najwyraźniej item level nie ma znaczenia na Voidborna. Balefire. Generalnie sytuacja wygląda tak, że już w tych jednych jajeczkach z Sirusa praktycznie wszystko się zwróciło, bo kosztują 90 Divinów i to z najgorszą rolką, z tego co widzę. Natomiast wszystkie Voidborny kupiłem 100 sztuk za 100 Divinów. Więc jestem tylko 90 Divinów w plecy. Liczę na to, że jeszcze wcześniej jedna dobra rzecz mi wypadnie. W związku z czym będę po prostu w stanie jakby zarobić na tym. Musimy zgadnąć. Obstawiam 674. Ach, blisko. Nie, nie blisko. O 100 się pomyliłem. Never mind. Bale of the Night. A, Baron. Okej. Jakiś syf. Heartbound Loop, czy coś takiego. Hall of the Grand Masters. Yes, it's me. You are very lucky or not. Niby Headhunter, ale czy to prawda? Jit! Klatonik. Blessed is the who expects nothing, for he shall never be disappointed. No to też teoretycznie jest Mage Blade, nie? No, taki Mage Blade piękny, czerwony, że ja nie mogę. Narobili specjalnie takich opisów do tych wszystkich heavy beltów i light beltów, że człowiek się nie wie czego spodziewać. Kompletnie. Znowu 711. Całklop. Czyli to nie są identyczne jak te wcześniejsze? Chyba tak. A to tak z ciekawości, wszystkie przedmioty mają item level 7.5? Tak, aha, z Voidboardów wszystko ma 7.5. Sprawdzimy jeszcze na tym przedmiocie. Jep. 7.5. Perseverant. Sometimes you get it, sometimes you get got. A, dobra, czyli to nie jest Mage Blade. Jep. Quill Rain. Jest jakiś inny shotball, który jest unikatowy? Nie wiem. Hardbound lub... Muszę sprawdzić, czy on się tak praktycznie nazywa, czy ja coś pomyliłem. Zgadza się. Perseverant. Tala Moana, Exile. O! Dragonfanga. Superancki. Jak ma penant z Branda, to 15 Divinów. Holy Relic. No to nie 15 Divinów. Wow, mam gości w playdoutcie, widzę. Risk. Znaczy no, Ventor's Gamble. Zawsze mi się nazwa myli z kartą. Terminus. Call of the Brotherhood, tak? Z dobrą rolką jest coś wart nawet. Parę hałasków. Kolejne już trzecie. 694. Ajajaj, ale to już przynajmniej były inne. Head Surveillance. O, Wonderlust, też fajnie, do levelowania w sam raz. Tu Terminus. Ło, świecąca tabula, zawsze na propie. Did you expect? No, trochę tak, ale nie. Diadiandon. Rainbow Stripe czy coś? Risk. Znaczy Ventor's Gamble, nie nauczę się. Miracne, Ventor, Max Rolka coś tam warta, cała reszta Ventor. Ventor, chyba sklep z Ventorami założę, świecącymi. Anvil, wow. Jabłko. White Wind. Podróba Squire'a, tak? To tak to się nazywa? Opresor właśnie. Whispering Eyes. Podróba Squire'a. Sorry for not being Mage Blade. Jak na złość, bez kitu. Death Soap. Asenaty. Chyba nic nie warte już, ale sprawdźmy. 800. Ale czekajcie, to się waluje, to ja to potem zwaluję. Coś tam, trapy. Wow. Blackhearta. A gorzej nie było jeszcze chyba. Czwarte. Facebreakery. Perfy. 800. Wypadł z pół. Tfu. Saka was nest. Blisko. Jedno zwierzę, drugie zwierzę. 20C. Zostawmy. Bo ładny. Robiła z banquet? Coś? Nie wiem. A Cili? No bo jak Max Rolka w sumie coś warto. Yep. O, Lucky Boy. No to pewnie... co już tam wypadło? Jeszcze co nam nie wypadło? Wypadł już Meginord. Ryslata nie wypadła jeszcze chyba. To ona też jest heavy beltem. A, Giants, Break, Bane, Giant, coś tam. Siegebreaker, o właśnie. Nawet nie pamiętam jak się to nazywa. Ale powiem wam, że strasznie mało leaderbeltów leci. Czemu to się świeci? Buty z Maven. To jest dobra rolka? Tak, minimalna i prawie minimalna. No nie, no mistrzostwo świata. A właśnie, flaszki też. Tylko wypadła jedna Acyli. A gdzie moje Progenesis, Orias End, cokolwiek? Jak full 15 to dobra. No niestety. Whatever. Masakra. Powiem wam, że to jest niesamowite. Generalnie tyle osób, co wydropiło z Voidbornów Headhuntera albo Mage Blada, to jest chyba szansa 1 na miliard. To jest normalnie tyle, co jak z dropu wydropić. Słuchajcie, ja mam do tej postaci 1 600 000 killi, nie dropnąłem ani jednego Mage Blada i ani jednego Headhuntera, nie? Oro. Ale huk, jak ma dobre rolki, to z 20C. No, takie ma średnie rolki, bym powiedział. No, niech będzie, no, 20C, no, powiedzmy. Onyx amulet numer 69, nie mam pojęcia. Nawet jak to jest A6, to jest nic nie wart. A, no tak. Sol, coś tam Sol. You lost the game. No to na pewno nie Mage Blade. Yep. Znowu Max rolka coś warta, reszta nic nie warta. I znowu ta sama rolka 66. To potrzebuję. I czekajcie, machniemy jeszcze tak. O. Tak, tak, tak. Poink? Wow. Wow. No to przebija Blackhearta generalnie. Blackhearta chociaż do levelowania można założyć. Kolejne rozwalowania. Nie pamiętam się jak on nazywa, ale używałem go na pająkach. Ancient School właśnie. To jest fajna czapka, tylko nic nie warta niestety. Redpick wezmę, bo nie mamy w gildiowym staszu do levelowania. Pion's Fury. I am no beast of burden. Pion's Fury chyba tak? To jest generalnie jeden z najsilniejszych mieczy w całej grze, którego nikt, absolutnie nikt nie używa. Tu jest. Wasp znaczy się. Lifesprig. A, słuchajcie, to się nazywa Lifesprig. Lifesprig, nie Lifespring, tylko Lifesprig. Pizza. Lifesprig. Gladiator, coś tam, coś tam. Znowu 66. No, dziękuję, przejdźcie. No dobrze. Oh, yeah. No i teraz słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Nie ma tego jak sprawdzić w tym momencie. Jak widzicie, pokazuje 4 diviny, natomiast to na zasadzie takiej samej jak to były jajeczka. To może być również Jewel z Uber Sirusa. Boże, z Uber Eldera. To oznacza, że niezidentyfikowany tak naprawdę kosztuje 13 divinów. Natomiast oczywiście ja nie jestem mięczak, nie będę sprzedawał Unida, więc musimy go zidentyfikować i sprzedać za 20C. Poink! O, ma 3, czyli był z Uber Virusa. Pfu, z Uber Eldera. Ale co my tu mamy? Consecrated Zelotry Vendor, Lightning Leached as Energy Shield nie najgorsze i Reflected Damage Taken Vendor, czyli generalnie, tak jak mówiłem, jakieś 20C pewnie. No, sam Leach 40C. Nie ma w zasadzie sensu sprawdzać go z czymkolwiek innym dokładnie, bo te dwie pasywki są kompletnie niegrywalne. W związku z czym Blitz tylko liczy, a sam Blitz wiadomo na duelu jest nic nie warty, także Ventor. Już nawet nie pamiętam nazw tych rzeczy. To są rzeczy, których ja nie mam w filtrze od 5 lat, więc nie wiem. Reset po raz trzeci albo czwarty, nie jestem pewien. Megalomania. Megalomania standardowo zależy od pasywek, natomiast nie wiem, czy widziałem od kilku lig jakiegokolwiek builda, w którym ktoś używał megalomaniaka. W związku z czym podejrzewam, że jest to nic nie warte jak zwykle. Mam specjalną zakładkę, która się nazywa 1 Divine, wrzucam tam wszystkie megalomaniaki i żaden się nie sprzedał. No i oczywiście ten też jest po Divine z każdą z dwóch pasywek, więc jakby whatever. Carry Ward do levelowania. Ostatni batch, w którym jak nie mamy Headhuntera albo Mage Blada, to generalnie nie jest zarobione. Wonderlasty. Trzecie rękawiczki do levelowania, I am no pixel pattern. Risk. Ventor. Glatony. Soldier Bootsy. Jakby to były repliki chociaż. Mapi Deotnia AMI News DC APP. Ok. Jasne. Wszystko jest jasne. Po raz czwarty albo piąty straciłem rachubę z tymi jak one mają? Precursor, Ventor, Liggy, Rensan, Risk, Ventor, Lifesprig, Roka 60, nie mam chyba miejsca, no to się nie dowiemy. Nurfleisch, Mash, Fleisch, co? Dobra, Immortal Coil, tak? Dlaczego GGG dopuszcza takie opisy do itemów w ogóle? Co to w ogóle znaczy? Po jakiemu to jest napisane, to jest niemiecki? Co to jest? Następny. O matko. Let there be a pox upon the unbelievers and any who would follow sin against the one true path. For the righteous need not to be afraid of the fire sent forth from innocence. May its burning flames purify their souls. Not to pray of Templar Kappa. To nieźle. Immortal Glory, drugi raz z rzędu, nie wierzę. Lifesprig. Ascalplay, Death's Oak, to już drugi. Warhammer, wow, Brightpeak. Lifesprig. Goldwyrny, 20. 15, dziękuję. Meginordy. Reach of the Council. Meta sprzed 10 lig. I ostatnie dwa. Carry Ward i ostatni klucz, który nie jest Mage Bladem ani Headhunterem. Ostatni. Oral Sacrifice. No i dobra, czas robić podsumowanie. Generalnie great sukces mamy tylko w kilku miejscach. Dokładnie mówiąc tu oraz tu oraz tu. Zobaczmy, ile to wszystko w takim razie kosztuje. Ticket z Foiled Mage Bladem. Proszę Państwa, robimy tak, tak. I teraz tak, tu mnie nauczyli, że można to sprawdzić generalnie. Już są mody mapkowe. O, Mage Blad. Robisz tak, potem sobie zrobię Ticket Map. I cyk. 137 divinów. Liczmy 135 divinów. Kalkulator. 135 divinów plus Crimson Temple z Mage Bladem. 135 divinów, tak samo, czyli no, dokładnie 135, 145. To niech będzie razy 2. 270 divinów plus jajeczka 90 divinów. Nie będę uczył tych trzech bez przesady. Plus 90, to się równa 360 divinów. Plus, co my tu mamy? Precursor mniejsza, 4 Impossible Escape'y na Moon Temple. Nic, ok. Aż dziwne, no niektóre Impossible Escape'y są bardzo drogie. Tak, to jest ten sam, bez Voida. Aż dziwne, szczerze mówiąc. Jak komuś zależy na pieniądzach, to podejrzewam, że można to skupować, robić i sprzedawać za drożej. Bo są niektóre Impossible Escape'y bardzo drogie. Ale dobrze, to nie liczymy tego w takim razie. Dalej mamy Watchers Eye na wyparku. No, 3 diviny, powiedzmy, 4 diviny, będą 4 diviny. Plus 4. I jeszcze 2 fulcrumy, tak? 2 fulcrumy, a jeszcze coś mamy. Voices na Forking River. O, całkiem spoko. Ale to bez Voida ja mam chyba, czy mi się wydaje, czy ja też mam z Voidem. A, też mam z Voidem, dobra. Ale to i tak był dużo warty jak na Voidowany. 7 divinów. Uczciwa cena, plus 7. I 2 razy Beach z Fulcrumem. O, 15 divinów za sztukę, proszę bardzo. To jest 30 divinów w takim układzie. Plus 30 divinów. No i to, jaka jest z tego konkluzja? Nie wydałem nic i nic nie zrobiłem. Zrobiłem jednego divina, tak? No powiedzmy oczywiście, no bo mam jeszcze dodatki typu właśnie jakiś tam Watchers Eye, jakiś lepup 20C, rękawiczki do zwalowania, ale nie mam wali. To idzie do levelowania. To sprzedam może za 15C. I generalnie to by było na tyle. Te mapki powystawiam wszystkie po 20C i zobaczymy co się stanie. I prekursory jeszcze sobie przebiegnę prawdopodobnie, to może wyciągnę od 2 do powiedzmy 5 divinów za sztukę. Nawet nie tyle, niektóre prekursory chodzą po nic. W związku z czym plus minus czy opłacało się to robić? No ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jak sprzedam wszystko to po prostu będzie trzeba to zrobić jeszcze raz. Bo na chwilę obecną nic z tego nie wynikło. No. I jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze raz taką serię, to dajcie znać w komentarzu, jeżeli wam się to podobało. Bo generalnie tak naprawdę nic się nie dowiedzieliśmy. To tyle.